Heroes of Warcraft. Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Viver, a to jest kolejny odcinek gry Hearthstone Heroes of Warcraft. I to dzień 69. Karczemnej bójki przed nami. Nikt nie przejdzie. I tym razem zagramy sobie w szachy. Partyjka szachów. Wezwij przeciwnika na partyjkę szachów. Większość twoich figur automatycznie zaatakuje stronników stojących naprzeciw. Czyli dokładnie takie same zasady, jak były w naszej ostatniej przygodzie w Karazanie. A myślę, że możemy sobie rozpocząć od dwóch białych pionków. Gramy białym królem. Naszym przeciwnikiem jest czarny król. Sprawdźmy od razu na samym początku, jak wygląda moc specjalna Roszada. Przesuń przyjaznego stronnika w lewo. Można powtórzyć. Okej. Ale póki co zagramy po prostu pierwszego pioneczka. Okej, pojawi się drugi pionek, tym razem czarny po stronie przeciwnika. A my, no cóż, zagramy chyba. Chyba tak. Gotowe. Coś mam takie wrażenie, że biały król ma troszeczkę łatwiej. Aczkolwiek może się to teraz okazać wręcz przeciwnie. Okej, pojawiła się czarna wieża. Okej, w tym wypadku będziemy w stanie zaatakować. Dobra, grajmy tak po prostu. Okej, ten pionek nam zostanie zniszczony. Prawdopodobnie. No nie wiem, no zobaczymy, jak zagra przeciwnik. Okej, dobra, zginęło nam aż dwóch stronników, co jest dosyć kiepskie, ale myślę, że jakbyśmy zagrali skoczka. To sobie rozwalimy i w tym momencie ten jeden, ten dwa. No troszkę kiepsko, bo ten nadal będzie żył. Skoczek nam zginie. Zobaczymy, czy jeszcze ktoś. Tutaj raczej innego zagrania i tak nie widzę.
Okej, zobaczmy, jak to przeciwnik rozegra tym skoczkiem. Zdecydował się atakować tego. No i w takim razie, co my tu mamy w ogóle? Zadaj 4 punkty obrażeń wrogom naprzeciw tego stronnika za 7 punktów many. To jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. Myślę, że jeżeli tego wystawimy sobie tutaj może, a może tutaj. Może tutaj. Wieża na A3. Wyśmienicie. Okej, myślę, że tak. Tak, jeden przynajmniej zginął. A tutaj sobie będziemy robić małe leczenie. Skoczek może nam tutaj troszeczkę uprzykrzać życie, bo mamy tego gońca, który ma 0 ataku. Pojawia się wieża, o kurczę, za 2. Nieźle. Dobra, i co byśmy tu chcieli zagrać w tym momencie? Że takie zagranie by było całkiem niezłe. Zważywszy, że... tego skoczka się pozbędziemy. No, ale teraz pytanie, czy przypadkiem przeciwnik nie ma też królowej na ręce? Okej, ogólnie się w sumie spodziewałem, że szybciej to pójdzie. Będzie rachciagi po sprawie, no, a widzę, że jest tutaj no, sporo kombinowania. Dobra, zniszczył aż 3. Kiepska sprawa. A, mamy pionka. Możemy go uzdrowić, ale czy nam to coś da? Królowa na E5. Okej, chyba jedynie coś takiego. Aczkolwiek tutaj widzę, że jest kiepska sytuacja. Wieża na A3. Dobra, może coś takiego będzie lepiej. Ok, widzę, że przeciwnik sobie tutaj wyrzucił wszystkich już swoich stronników, wszystkie szachy, wszystkie figury szachowe. No i teraz pytanie, czy będzie kombinował jakieś tej roszady. Jeśli się nie przesunie, to trochę kiepsko.
Okay, zrobimy to na pewno w ten sposób. Tutaj atakując możemy sionąć dwóch, aczkolwiek jeszcze potrzebujemy chyba jednego tutaj. No niestety musimy coś takiego zagrać. Ten ginie, ten ginie, ten też zginie. No i reszta już zostanie. Chociaż ten jeszcze może zginąć. Dobra, zobaczymy. Okej, całkiem nieźle. Pytanie, czy można mieć jeszcze jedną królową w deku? Jeżeli nie, no to całkiem nieźle. Takie dwa dodatkowe obrażenia i myślę, że walniemy sobie to... Też wolałbym tutaj cztery walnąć. Cztery tutaj, ten zginie. W takim wypadku ten by zginął, ale pytanie co... Czy to się opłaca? Królowa na E5... Nie. Tak, myślę, że tak jest spoko. On co prawda dwa punkty obrażeń dostanie, ale zostawimy sobie całą wieżę. I na samej turze wyrzucimy dwie karty, czyli dwie dodatkowe figury. Co może mieć więcej sensu. Okej, mamy szarżę i myślę, że możemy nią zaatakować. Okej, tylko w kogo? Ma 4. To ja chciałbym tego zniszczyć przede wszystkim. Skoczek na F6. Czyli jakbym dorzucił tego tutaj. To troszkę mi się to rozjedzie, niestety. Może coś takiego. Okej, ci zginą. Ten dostanie 3, ten będzie miał 5, więc może warto będzie w tego uderzyć. Okej, dobra. Nawet nie zdążyłem zaatakować, ale przynajmniej zwycięstwo nasze.